imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witajcie w ten niedzielny poranek. Poranek 8 listopada, w trzecią niedzielę przed końcem roku kościelnego. I chciałbym Was, drodzy, przywitać dzisiaj i zachęcić do tego, abyśmy sięgnęli do Bożego Słowa, które ma nas nie tylko dzisiaj prowadzić, ale także jest nam dane na nadchodzący tydzień. Hasło tygodnia, które dzisiaj rozpoczynamy, zapisane jest u Ewangelisty Mateusza, który w 5 rozdziale, 9 wierszu tak pisze: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. A dzisiejsze słowo ze Starego Testamentu czytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 39 rozdziału. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A Nowy Testament w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza przynosi nam takie słowa: Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Drodzy, rozpoczynamy kolejny tydzień. Kolejny tydzień chcemy rozpocząć razem z naszym Stwórcą, aby On nas prowadził, aby nas strzegł, aby przede wszystkim, aby nam błogosławił. I dzisiaj słyszymy to wspaniałe Boże błogosławieństwo wskazania na górze. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Drodzy, tego pokoju nam trzeba. Trzeba nam, ponieważ wszystko to, co wokół nas jest, napawa nas, nasze serca, nasze domy, nasze rodziny, wielkim niepokojem. I trzeba kogoś, kto będzie w stanie mógł zapanować nad tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Umiłowani, dzisiaj Chrystus mówi do nas i pragnie nam oznajmić, że będziemy błogosławieni, jeśli będziemy czynili pokój. Ale jak my, ludzie, możemy być tymi, którzy niosą ludziom pokój? Jak my, grzeszni ludzie, możemy być tymi, którzy drugiemu, swojemu bliźniemu będą zwiastowali tą wspaniałą nowinę, że Jezus Chrystus jest pokojem, którego świat dać nam nie może? Czy to w ogóle jest możliwe, aby człowiek mógł stać się dla drugiego pokojem? Trzeba sięgnąć głębiej. Trzeba nie tylko popatrzeć się na człowieka zewnętrznego, ale przede wszystkim na to, co jest w nas. Czy jest w nas Chrystus? Czy jest w nas Ten, który przyniósł nam pokój? On sam mówi do nas: ja wam daję pokój. Nie tak, jak świat daje. I dzisiaj chcemy, aby Chrystus był w naszych sercach. Aby On przez nas przemawiał. Abyśmy mogli być Jego synami. Ale tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy będziemy spełniali Jego wolę. Tylko wtedy, kiedy będziemy chociażby tak jak Józef, o którym czytamy ten krótki fragment. Ale dobrze wiemy, że Józef był narzędziem w ręku samego Stwórcy. To on poddał się Jego woli. Nie protestował, kiedy bracia
sprzedawali go do Egiptu. Nie protestował, kiedy Potyfar wsadzał go do więzienia, bo on wiedział, że Bóg go prowadzi, że to jest jego plan. Józef stał się błogosławieństwem, stał się pokojem dla swojej rodziny, dla swoich braci. A przecież mógł wykorzystać swoją pozycję i wziąć skuteczny odwet na tych wszystkich, którzy tak mu szkodzili. Gdy popatrzymy na Chrystusa, gdy popatrzymy na Jego cierpienie na krzyżu i usłyszymy słowa, które płyną z Jego serca, które płyną z miłości do człowieka: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To wtedy, patrząc na siebie, powinniśmy zastanowić się, czy nasze działanie, które ma zmierzać do pokoju, jest tym Bożym pokojem. Czy to jest tylko nasze przeświadczenie? Bo my chcemy czynić ten pokój, ale często to właśnie nasze ja jest na pierwszym miejscu. Chcemy go czynić po swojemu. Chcemy obdarowywać wszystkich naszą wizją. Ale przecież jesteśmy grzeszni. Przecież nie potrafimy sami z siebie być tym pokojem dla drugiego człowieka. Wtedy, kiedy w naszych sercach zamieszka Chrystus, wtedy, kiedy poddamy się Jego woli, kiedy będziemy odczuwali to, że On przez nas przemawia, nie my, ale On, to wtedy staniemy się błogosławieństwem dla drugiego. To wtedy Pan Bóg będzie nam błogosławił i będziemy prawdziwie Jego dziećmi. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że możemy z Tobą rozpoczynać kolejny tydzień. I Boże, prosimy Cię, napełnij nasze serca pokojem, którego świat dać nam, jak widać, nie może. Boże Wszechmogący, Tobie się poddajemy jako Twoje dzieci, bo chcemy nimi być. Chcemy trwać w Twojej nauce, abyśmy mogli wszystkim wokoło mówić, że Twój pokój jest najlepszy. Boże Wszechmogący, prosimy Cię o cały Kościół chrześcijański na ziemi, o wszystkich tych, którzy będą dzisiaj głosili Boże Słowo, abyś Ty ich prowadził, wzmacniał, aby Duch Twój przemawiał i aby otwierał nasze serca na Jezusa Chrystusa, na Tego, który jest najlepszym pokojem. Boże Wszechmogący, prowadź nas i błogosław nam. Amen. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech odwróci Pan twarz swoją ku Wam i da Wam swój pokój. Amen. Dobrego i spokojnego dnia, błogosławionej niedzieli, a także nadchodzącego tygodnia.